Druga kolejka Orlen Ligi, siatkarki Developesu Rzeszów w hali pod promie podejmowały ekipę Budowlanych Łódź. Po pierwszych dwóch przegranych setach do 21 i 18 Rzeszowianki odrodziły się w trzecim zwycięskim do 22. Wygrany także czwarty set. Niestety w tiebreaku Developes przegrał 9 do 15. Szkoda, choć trzeba się cieszyć z jednego punktu. Fajnie, że mamy jeden punkt, ale myślę, że jest dosyć, niedosyt jest z tego względu, że mogłyśmy ugrać przynajmniej dwa punkty. Szkoda w ogóle tego początku dwóch pierwszych setów. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego dwa pierwsze sety zagraliśmy tak słabo, a potem nagle potrafiliśmy się podnieść i zagrać dobrze. Przegraliśmy mecz, z tym, że pierwsze dwa sety w ogóle nie wskazywały na to, że możemy jeszcze do niego wrócić. Graliśmy słabo, aż niezrozumiale słabo. Choć ten najtrudniejszy mecz i psychicznie, i fizycznie mamy za sobą w zeszłym tygodniu. Po dwóch setach Łódź zaczęła troszkę popełniać błędów, bo pierwsze dwa sety grała naprawdę perfekcyjnie. Zaczęły trochę błędów popełniać, myśmy nabrali wiatr w żagle, doprowadziliśmy do tiebreaka, który znowu nam uciekł. W trzeciej kolejce Orlen Ligi Rzeszowianki czeka znów trudny przeciwnik. Developers zagra we Wrocławiu z Imperem. Rzeszowscy siatkarze rozpoczną sezon przed własną publicznością meczem z BBTS-em Bielsko-Biała. W pierwszej kolejce resowiacy odgrali na wyjeździe Beniaminka z Lubina 3-1. Teraz celem jest zwycięstwo bez straty seta. Mamy szeroki skład i bardzo silny. Wystarczy powiedzieć, że mamy 5 mistrzów świata i jednego brązowego medalistę, także na pewno będziemy się liczyć nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Specjalną atrakcją dla kibiców będzie prezentacja pucharu za Mistrzostwo Świata wywalczonego w tym roku przez Biało-Czerwonych. Sobotni mecz rozpoczyna się o godzinie 17. To będzie trzecia runda rozgrywek w koszykarskiej pierwszej lidze. Krośnianiec po znaku miasta szkła po ubiegłotygodniowej szczęśliwej wygranej w derbach z Sokołem wyjeżdżają do Gliwic na mecz z Beniaminkiem, ekipą GTK. W drużynie panuje bardzo dobra atmosfera, jest dyscyplina, wszyscy przykładają się do każdych zajęć na 120%, także musi to dać efekt. Sokół będzie chciał się otrząsnąć po porażce w meczu, którym prowadził 28 punktami, ale przegrał jednym. Teraz pora na starcie z zawsze silnym zniczem Pruszków. Trener Dariusz Kaszowski ma plan na zwycięstwo. Będzie to poparte tą dobrą kontrą i będziemy, uważam, też groźni w rzutach 3-punktowych. W Ekstraklasie Jezioro Tarnobrzeg zagra z mistrzem Polski Turowem Zgorzelec. Ciekawie zapowiada się piłkarski weekend. W drugiej lidze w derbowym pojedynku Siarka zmierzy się z Mielecką Stalą. Tarnobrzeżani podbudowani ostatnio wyjazdowym zwycięstwem w Niepołomicach będą chcieli podtrzymać dobrą pasę na drodze do awansu. Myślę, że będziemy bardziej się kierunkować ku temu, żeby przygotowywać się odpowiednio do każdego kolejnego meczu i to będzie tam droga do celu. Mielczanie po serii trzech zwycięstw dostali lekkiej zadyszki. Remis w pojedynku z Nadwiślanem był tego dowodem, ale derby mają wymiar prestiżowy. Stal na pewno zagrał pełną pulę. Mam nadzieję, że to taki krótkotrwały kryzys i zawodnicy po paru dniach odpoczynku wrócą do swojej takiej normalnej dyspozycji. W niedzielnym magazynie Sport Wydarzenia zrelacjonujemy ligowe kolejki Polskiej Hokej Ligi, derbowy pojedynek w Tarnobrzegu, a także mecz łańcuckich koszykarzy ze Zniczem Pruszków. Zapraszamy.